Ciekawym elementem wsi są kapliczki. Stawiano je na rozstajach dróg, na granicach ludzkich osiedli, obok domów. O kapliczki dbały całe przysiłki, szczególnie w okresie majowym. Dekorowano je kolorowymi kwiatami i śpiewano majówki. Na naszym terenie najczęściej można spotkać niewielkie kapliczki szafkowe, zawieszane na drzewach, słupach, na ścianach domów. Ale budowano także kapliczki domkowe, wymurowane z polnych kamieni czy kute w skale. Kapliczki takie można spotkać na szlaku Urbaniej Góry oraz na wielu kliszczackich osiedlach. Świadczą one o ciągle żywym kulcie religijnym wśród mieszkańców wsi. Na rozstaju dróg malutka kapliczka z drewnianym daszkiem, otoczona wianuszkiem strudzonych wiejskich kobiet. Powietrze pachnie bzem, kwitnącymi kasztanami, radosnym śpiewaniem. Matko Boska, patronko łąk umajonych, gór, rzek, dolin i lasów. Śpiewamy litanię ufnymi sercami. A teraz zobaczycie to Państwo sami. Dziewczyna koło młyna robić się jej nie chce i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. Niewysoko, niedaleko, chwała Panu Bogu, wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu, wzięła sobie poduszeczkę, poszła do powiesiła, jeden sobie, drugi złemu, trzeci powiesiła, 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 w sieni nad drzwiami. Przyszła matka spracowana, zalała się łzami. Przyszła matka spracowana.
szabieniec plata. Walczcie z nami, Panią Świata, jej dłoń na szabieniec plata. Ona dzieł boski korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumykiem, mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. Mój ojczulek był rolnikiem, kawał czarnej roli miał. Trochę łąki, nieco lasu, chatę, szopę, chlewy dwa. Trochę łąki, nieco lasu, chatę, szopę, chlewy dwa. Twarz spaloną na od słońca, spracowaną swoją dłoń, która moją głowę pieści, kiedy się przytulam doń. Która moją głowę pieści, kiedy się przytulam doń. Drogi ojcze, gdy dorosnę, chwycę mocno za twój Bóg, z tobą czarną ziemię orał będę, jak nakazał Bóg. Z tobą czarną ziemię orał będę, jak nakazał Bóg. Mamy nadzieję, że świat kolorowych kwiatów i klimat tradycji kliszczaków trafił do waszych serc. Zapewne zalipie ma malowaną wieś, tokarnia ma zaś zagłębie kwiatów bibułkowych, gdzie na warsztatach w Kliszczackim Centrum Kultury artystki ludowe inspirują dzieci i młodzież do zdobnictwa bibułkowego, tworząc prawdziwie zdumiewający w swej urodzie świat ludowej fantazji. Myślę, że kwiaty bibułkowe to joga XXI wieku, która relaksuje, a piękno kwiatów wycisza i uspokaja umysł. Do zobaczenia na południowym szlaku kultury. Więcej szczegółów o nas znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Kliszczackie Centrum Kultury. menifo.pl. Zapraszamy też na nasz kanał YouTube, gdzie znajdziecie wiele realizacji wideo. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco na Facebooku Kliszczackie Centrum Kultury. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Do